Słuchajcie, jesteśmy na jednym z największych dworców kolejowych w Europie, Milano Centrale, który został otwarty w 1931 roku, a projekt tego dworca był wzorowany na Union Station w Waszyngtonie. Niesamowity, olbrzymi dworzec. Polecam Wam tutaj zajrzeć. Nawet jeżeli nie będziecie potrzebowali nigdzie jechać żadnym pociągiem, to chociażby, żeby zobaczyć architekturę tego dworca. Słuchajcie, tutaj tuż przed dworcem znajduje się też taki fajny pomnik Lamella Integrata, chyba, czy jakoś tak, chciałem tak z akcentem. To jest takie plaskie jabłuszko, tylko że nie nadgryzione, a ten kawałek odgryziony, który jest w logo Apple, jest w tym przypadku tutaj pięknie zaszyty, zaraz Wam to pokażę. No świetna rzecz, genialna. Słuchajcie, jak na złość, jest genialne światło teraz. Perfekcyjne do zdjęć. Są takie cienie, słuchajcie, normalnie Nowy Jork. To ostre słońce. Mega. Tak to jest, słuchajcie, chcecie jechać metrem i dupa, zamknięte. A tam pani czeka chyba, ale chyba się nie doczeka, słuchajcie. Nie otworzą, nie pojedzie. Druga idzie. Nie wiem, ale jest 500 stopni w słońcu. No trudno, dojechaliśmy metrem na Cimitero Monumentale.
czyli chyba największy cmentarz Mediolanu, jeden z największych cmentarzy Europy. Za mną widzicie budynek, w którym są pochowane najbardziej znane osoby zasłużone dla Włoch i dla Mediolanu, ale oczywiście również dla Włoch. Zaraz tam wejdziemy, a za tym budynkiem znajduje się już normalny, klasyczny cmentarz, który jest bardzo duży i podobno pełen ogromnych, bardzo takich monumentalnych grobowców. Również postaram się wam to pokazać. Niestety nie oczekujcie, że będę wam tutaj sypał jakimiś nazwiskami, opowiadał o osobach, które są tam pochowane. Po pierwsze, nie mam aż takiej wiedzy, a po drugie, nie przygotowałem się zbytnio, ponieważ ten cmentarz, wyprawa na niego jest bardzo spontaniczna. Nie planowałem tego. No ale mam nadzieję, że zobaczycie bardzo fajne obrazki przynajmniej. Dobra, no to idziemy. Plecami znajduje się grób Alessandro Manzoniego, czołowego pisarza włoskiego romantyzmu, tutaj na samym środku tego wspaniałego pomieszczenia. Cmentarz tutaj, na którym jesteśmy, a to oczywiście to nie tylko ten budynek z bogatymi rodzinami i osobami zasłużonymi dla Mediolanu i Włoch, ale również cała reszta, czyli ten cały kompleks otaczający ten budynek, gdzie jest cała masa nieprawdopodobnych pomników. Kilka postaram się wam pokazać, jest tego tutaj tak dużo, że oczywiście nie dam rady nagrać wszystkiego, ale niektóre są olbrzymie i nieprawdopodobne. Popatrzcie zresztą sami. Dodatkowo powiem wam, jest jeszcze tutaj niesamowita cisza. Nie ma tutaj prawie nikogo, tylko słychać ptaki. Super. Grobowiec, który wygląda jak dom. Ale to nie wszystko, bo w środku są schody, ponieważ ten pomnik jest piętrowy. Niesamowita rzecz.
zobaczcie, nawet wcisnęli trumienki w tym miejscu. Nad jakimiś drzwiami. Nie chcę wiedzieć, co się tam znajduje. Drzwi są zamknięte. A w środku jest bardzo strasznie. Wiecie co, to nie jest tak, że się fascynujemy cmentarzami i jedziemy gdzieś i pierwsze co robimy, to wbijamy jakiś cmentarz. Nie, nie. Po prostu jest to niesamowite miejsce. Różniące się od takich zwykłych cmentarzy dość mocno. Ze względu zapewne nie tylko na osoby, które tutaj są pochowane, ale również ze względu na te wszystkie wielkie krypty, pomniki, całą tą architekturę cmentarną. To jest najbardziej fascynujące. Słuchajcie, to my już zasmakowaliśmy prawdziwej włoskiej kuchni. Możemy się powoli zbierać na dworzec, jeszcze krótki spacerek. I idziemy na dworzec odebrać bagaże. A potem jedziemy na lotnisko. Ogólnie powiem wam i pewnie mnie wielu zdisuje i będą pewnie łapki w dół. I ogólnie wszystko co najgorsze. Ale powiem wam, że brakuje mi Warszawy. Bardzo. Nie czuję się tutaj najlepiej. Za mną widzicie żołnierzy. Żołnierze są tu wszędzie. Bronią, strzegą, pilnują. No chyba wiemy, z czego to wynika. I to nie jest jedyne miasto włoskie i nie tylko włoskie, w którym tak jest. Ale to jest straszny hałas. Straszny. Chaos, hałas. Ciężko tutaj się wyżyło tak na co dzień. Chociaż może to kwestia przyzwyczajenia. Bo wiecie, wieśniaku warszawski, żyjesz w mieście, które myślisz, że jest duże, fajne. A to taka wieś tak naprawdę. A tutaj przyjechałeś do Mediolanu i zobaczyłeś prawdziwe miasto. Może i tak jest, słuchajcie. Ale nie, to nie. Chyba nie dla mnie. Chyba wolę wschód, Moskwę jakąś, albo nie wiem, Mińsk. O, tu już się posypie ostro. Albo Kijów, ja jebie. Tutaj już całkiem mnie zabijecie pewnie. Od banderowców wyzwiecie i tak dalej. Ale naprawdę, no, trochę się zmęczyliśmy. Ona też tylko udaje. Dobra, to tyle moich przemyśleń. Na koniec, oczywiście, aby nie było, że to canki, obiecanki, czy jakoś tak, chciałbym pozdrowić mojego dobrego znajomego, Roberta Danieluka, który już widział pół świata. Niestety nie wiem, czy był w Mediolanie, czy nie. Robert, jeżeli nie byłeś, to za chwilę tutaj będziesz. Pozdrawiam cię. Słuchajcie, jesteśmy już na lotnisku. Przy okazji zwracam honor. Nie jest to taka dziura jak Modlin. Głupia rzecz, wiem, ale mają nawet McDonalda tu. A na lotnisku w Modlinie żywiliśmy się jakimiś tandetnymi kanapeczkami po 17 zł. Tam były komary i w ogóle chyba klimatyzacji nie było żadnej. A tutaj jest chłodno, nie ma komarów. Widok mamy ładny. Mamy Vogue'a włoskiego, tak więc będzie też co czytać. Oby tylko nam nie opóźnili lot. A powinno być spoko. Było fajnie ogólnie. Mam nadzieję, że te filmy wam się podobały. Były pewnie głupie. Dużo gadałem bzdur. Mało ciekawych rzeczy. Ale dajcie lajka.
Słuchajcie, oczywiście, jako że to jest Ryanair, to nie odbyłoby się, nie mogło się odbyć bez zjebania. Oczywiście, że lot jest kurwa opóźniony. Jak by mogło być inaczej? Nie wiem, jak się wydostaniemy z tego Modlina potem. Rzeź. Nie latajcie tym nigdy.